Ale co, dam Angie samochód, nie? Dam jej samochód, a za 4 dni będę szedł parkingiem głównym, a Angie będzie komuś petardę opierdalać w tym samochodzie. I jak ja się poczuję? Nie robił, bo nam będzie... Cicho, jadą! My tutaj wyczekiwaliśmy codzien zaliwę. Pozdro, garnie. Pozdro moich braci. 5 zł. Kurwa! Chłopaka. Blisko nich był, kurwa, blisko nich był. Tu suspekt zdał. Kurwa! Kurwa! Kurwa mać! Kurwa mać! Jak to się stało, że ich rozjebali? Kurwa, no i to jest właśnie to. Witamy w moim świecie. Kurwa mać! Kurwa! Zajmijcie się nim, poszkodowany jest, całusz, dwóch! Zastawiłem, kurwa, tylko oni bardzo blisko jechali ich! Nie mam czym ich odjebać, nie mam klamki. Kurwa, nie mam czym strzelać, widzowie. Ale co tam się, kurwa, stało? Nie no, widzowie, serio zastawiłem, ruszyłem! Ruszyłem się, widzowie. Ruszyłem się, tylko ten pies był tak mocno przyklejony. On był za nimi po prostu. No to nie jest tłumaczenie się jebanego nieudacznika. Widzowie, zrozumcie. Bardzo blisko był radiowóz za nimi. Bardzo blisko był radiowóz za nimi. Rozumiesz? I ja, kurwa, wiecie. Mogłem albo swoich zniszczyć, albo nikogo. Rozumiesz? Ten pies był bardzo blisko. No co ja teraz zrobię? No nie mam co zrobić, no co? Ej, czemu do nich strzelał? Kurde! Aj, dobra, nieważne, kurwa! No patrzcie, jak tu jest, kurwa! Kurka, no ma, nie, no trochę czuję, że to moja wina, ale ten pies szybko jechał, kurwa, nigdy nie dadzą odegrać, śmiecie jebane. Zawsze przegrywamy. Kurde, molek, nie wiem, co powiedzieć, no. No nic, nie udało się, no. Straciłem w sumie klamkę, straciłem dwóch ziomków. Może jest Eddie. Jak ich odbić? Jak to zrobić, żeby ich odbić? Przebiorę się, na pewno się muszę przebrać. Dwóch nie uratuję, jednego bym uratował. 5 zł. Ała, kurwa! Przepraszam. Zagapiłem się. Kurczę, no oni zawsze tak się mocno blisko trzymają. Szkoda, że ten pies dojechał. Bo no blokada wyszła zajebiście, nie? Blokada wyszła zajebiście. A, już nie wiem nawet, co powiedzieć, no. Troszkę smutny człowiek. Wow! Może jakoś... Cześć! Jadę do szpitala. No i jak tam? No niedobrze, chłopaki się troszkę wywrócili. Lipa jest. O kurwa, a coś potrzeba? Pomóc odbić ich, czy coś? Kurde, będą transportowani do szpitala, ale nie wiem, jestem, jak to będzie jestem, dalej. Jestem teraz pod szpitalem, mogę tam zajść zobaczyć. Jest tam jakaś karetka? Radiolka jedna. A karetki nie ma? Nie ma karetki. A, potrzebowałem karetki, wtedy mogłem ich do karetki wziąć. Poczekaj, rozejrzyj. Jedę pod szpital, zaraz będę. No. Mam pomysł. Tylko to się musi udać. Muszę mieć karetkę. DC, rozumiem. Jeszcze tu są na dole karetki zaparkowane. Jest! Masz no, wytrych, dolne wyjście ze szpitala, potrzebuję wytrychu. Czekaj, już. Albo otwieranie, potrzebuję, no to jest karetka, wezmę karetkę i pojadę po chłopaków. Dobra, chwila, tu jest Andrew, może ma. Andrew. Mam to, jestem ubrany jak lekarz, robię to, chuj wyjebane w to mam, uratuję chłopaków. Wyjebane. Po ziomku wjadę. Gdzie oni teraz byli, widzowie, gdzie to było? O ja pierdolę, nie pamiętam, gdzie to było. Nieważne, poradzę sobie, jedę po chłopaków. Czekajcie pod szpitalem. No, Gdzie to było, widzowie? Gdzie to było? Tu dobrze jadę? Potrzeba tej karetki, czy nie? Już nie. Okej, na szpital! Kurwy jebane policyjne! Kurwa mać, nie dali... Zjebałem to, znowu zjebałem. Jakbym pamiętał, gdzie to było, to bym to szybciej zrobił. Ale lecę po chłopaków dalej, lecę. Mam inny pomysł. Jeszcze mam kilka... Kurwa, nie!
nim jest! A ty co? To wychodź, wychodź stąd. Jestem lekarzem, nie pomoci też kurwa, u siebie jesteś na komendzie Cwelu! No. 32-37 potrzebowałbym spać. Co z nimi jest? Na ojomówkę lecimy! O, obywatel. Obywatel wtargnął na teren szpitala. Ale co, nie mogę na teren szpitala wtargnąć? Czy ty jestem do leczenia, gościu? Kurwa, no nie uda się tego. Już nie da, nie, bo tu już wchodzi takie cringe, kurwa RP. Tu jestem, a co, masz jakiś problem z tym? No jest, bo przeszkadza w interwencji. Ale w jakiej interwencji? To jest szpital, stary. Miejsce publiczne. Obecnie już nie do końca. Obecnie już nie do końca? Co ty myślisz, koła z polskiego? Spierdolałeś z lekcji, przyznaj się. Chłopaczku, słuchaj, jestem u lekarza, jest to teren publiczny. Przepraszam, z jakiego języka? Przepraszam, z jakiego? Języka polskiego. Co to za język? No czy tam angielskiego, na angielskiego. No nie świruj już, nie świruj już. Jestem w publicznym miejscu, kolega też tu na badanie przyszedł. No nie świruj, że już, pawiana. To proszę pana, proszę przejść na Ward B bądź A, ponieważ Ward C jest obecnie pod okupacją. Tutaj szpital jak i policji, ponieważ mamy zatrzymanych, rozumiem się? Jasne, jasne, kumam. Dlatego proszę pana przejść się Ward B bądź A. Dobra. Kurde, no ciężko to, co nie zrobimy tego. Jakbym był szybciej z tą karetką. Tak, bo nie można mówić, że po polsku, tylko po angielsku. Ale to jest jakieś przespinane dziecko. Nie mam pomysłu, jak je wyciągnąć. Nie mam pomysłu. Kurka mać. No nie da rady tego, no jakbym chciał nawet nagiąć regulamin, to i tak nie da rady. Z tą karetką i tak już przesadziłem, bo karetki tak naprawdę nie można kraść. Poza tym nawet jakbym wyskoczył tam jako lekarz, to na pewno jakiś pies z kijem w dupie, który nie zdał matury, by się psrał po prostu, co? Nie? Lipa. Dobry. Wasz pan ten na nogę. Na operację? Tak. Ile chcesz? Tyłu pierdolony ruszył na karetkę. Nie, może być każda kwota. Masz 200, nie zawracaj. Słuchaj, jak już zaimplantujemy tą nogę, to będziesz mógł wygrawerować swoje imię z racji tego, że mi się dołożyłeś. Kumasz? Świetnie, jasne. Miło, z twojej strony. Jak mam się leci od... LOG, Logan Cappuccino. Zdrówka ci życzę, brać. I uważaj. Dzięki, trzymaj się, da się dostrzelić. No nie, już więcej nie wymyślę. Nie chcę być taką ofermą, która narzeka, ale to chyba wszystko, co mogliśmy zrobić. O, szkoda. I z tym policjantem zjebałem, z tym polskim, kurwa, co ja powiedziałem. Bo tu, wiesz, ogólnie serwer i cała akcja toczy się w Ameryce, nie? Nie używa tu się polskich jakby piosenek, w ogóle jakichś polskich zapożyczeń, typu, że wiesz, wybory są prezydenckie, czy coś takiego. Wszystko tu ma zostać jakby, wiesz, w materii, kurde, wiesz, Ameryka, nie? No z tą karetką jeszcze mogłoby wyjść, bym też podjechał, też bym pogadał, nie? Mogłoby też przejść, ale już teraz, szczerze, to chuja z tego będzie, nie? Szkoda. 5500 widzów, najsik. Dzięki, jak ktoś może, to może kciuka tu mi wepchnąć, wcisnąć, kliknąć kciuka. No jak chcesz dostać powiadomionka o transmisji, no to wiesz co, walnij se w dzwoneczek, zostaw se tu lajka, obserwacje, prosta sprawa, paść i rozjebać, no... Słucham? Na bok na chwilę możesz skoczyć. Jasne. Słucham. Noga to tylko przykrywka, naprawdę przypierdolę trochę grubszego stafu i potem od razu chodzę. Prosta sprawa, a może potrzebowałbyś czegoś? Co? Musiałbyś przypierdolić. I że ja chciałbym przypierdolić? No. Oj bratku, spokojnie, akurat skończyłem z tym, od 2 dni jestem czysty, nowy rok, nowy ja i nie mam zamiaru już wracać. Zajebiście, wystarczająco długa przerwa, by znowu przypierdolić sobie. Nie, wiesz co stary, można powiedzieć, że zostawię ci tego stafu, będzie więcej dla ciebie, ale ja już na razie z tym kończę, bracie. Ale słuchaj, ten staw inscenizuje... najlepsze chromowane gwiazdy. Ja wiem. Narkotyki niszczą ludzi, ale tworzą legendy. Ja to doskonale znam. Tylko, że ja mam 48 lat i ja się już na to nie dam nabrać. Wpierdalałem koks, żeby tylko zapomnieć. Wiesz, leczyłem swoją depresję. Teraz po prostu z tym zderwałem. Wracam do sportu. Sport. No właśnie, dieta. Sport. Siłownia. Amfetamina. Sterydy. Dupsko. Ta, dupsko i tak dalej. Steryda. Co? Sterydy, też ci jestem w stanie załatwić. O, świetnie, ale mówię, ja wchodzę w ten, wiesz, natural star, wiesz, warzywka. Tak, już skończyłem walić konia, wiesz, co, chcę normalnie żyć po prostu, normalnie chcę żyć. Bo dlatego urodziłem się bez nogi, mój stary tak napierdalał synto, fiut mu tak zmiem, że tam już nic nie ma poś. Tak, kumam. Słuchaj, skoczę go do kibelka, zaraz będę, okej? Okay? Kumam. Lekarz, saluto, za ile będzie ten sektor C wolny? Bo to mam zabieg. Za niedługo. Jasne. Lekarz potrzebny, kurwa, możesz na to wyjść? Kolega nie stracił ucho. Kolega ucho stracił. Ja pierdolę, kurwa.
Normalnie ucha nie miał, tak? Spokojnie, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Kurwa, co ja robię ze swoim życiem? Ale ogólnie czasami psy dobrze grają, a ja się wkurwiam. Czasami psy chujowo grają, ja się nie wkurwiam. Czasami ja chujowo gram, psy dobrze grają. Wielka rotacja, nie? No po prostu wiecie, no napad, nowy rokarz, chciało się, żeby to wyszło, no kurczę. Mega, mega niedosyt mam taki, wiecie. No mam nadzieję, że tą kasę odzyskam, bo George zostawił kasę. Co? Wszystko będzie chyba okej. Prawdopodobnie kasa jest na sali. Będziemy musieli ją poszukać w ciuchach George'a. Nie, spokojnie, nic na siłę. Kasa jest schowana, policja wejdzie, postaramy się ją znaleźć. Pomożesz mi? Dobra, ja na razie się odsunę od ciebie, żeby mi było przypał. Gdy będą ich wyprowadzać, wsiadam szybko w radiolę i ucieknij z nim. Nie, też tak. No, to też jest taki kolejny aspekt, że wiesz, no nie da się tak robić, wiesz, do końca. Znaczy, możesz tak zrobić raz, na przykład na miesiąc, nie? Ale ogólnie, no nie jest to realne, że chłop wybiega do taksówki. Babciu, dostałeś SMS-a. 5 zł. Wiem, że dostałem SMS-a, bratku. Doskonale go wiem. Doskonale go odczytałem, wiesz? No trzeba też zachować takie, wiesz, no trochę, wiesz, realizmu i jakoś się trzymać regulaminu. Ja akurat jestem specjalistą od naginania regulaminu, ale nie można go też za często. Właśnie myk w łamaniu regulaminu polega na tym, że trzeba wiedzieć, kiedy możesz złamać, nie? Tu już była karetka, wiesz, za dużo. Panie policjancie, ja mój kolega wzywał pomoc. Pana... Wiecie, o co chodzi? Można powiedzieć tak? Można powiedzieć tak, że no po prostu... No czasem trzeba odegrać przegraną, nie? U nas akurat prawie zawsze się odgrywa przegraną. Ale trzeba po prostu tu odgrywać przegraną, nie? Bo po drugiej stronie jest też gracz, który wygrał, tak? Więc trzeba mu to, no, umożliwić, nie? Ale tutaj ludzi, mój Boże. To nie zmienia faktu, że jestem mega wkurwiony. Ranny. Dobra, wyprowadzę chyba chłopaków. Jak z tym blokiem C, szefciu? O, już otwarty chyba, kurwa. Dzień dobry panu, kłaniam się nisko. Która to była sala? 370. O, jest. Gdzie ona, kurwa, jest? Nic nie widzę, zobacz drugą salę. Ej, co jest, kurwa? Kurwa mać, chyba nie wyrzucił. Chyba nie mógł wyrzucić. To muszę zrobić tak, widzowie. Traj. Ręce na głowę zakładasz. Załóż ręce za głowę. Jasne, spokojnie. Co jest grane? Zaraz się okaże, co jest grane. Nie obracasz się. Spokojnie, ja tu tylko sprzątam. Ale nie obracaj się, twarzą. Jasne. Chciałem tylko spojrzeć, kto do mnie celuje. W porządku, nie obracaj się na razie. Weź go za. Dobra. Ale jakie zakło, jakie są podstawy do tego, nic nie zrobiłem. Dobra, siedź cicho. Ajajaj. Kurwa no. Za co? Nic nie zrobiłem. Cappuccino. Co? Dziwny przypadek bardzo. Niby jaki? Że twój ziomek Flintstone przez chwilę tu nie był, a ty zaraz za nami wchodzisz tutaj na salę. Czego tu szukasz? Niczego, ciuchów jego szukałem. Czego? Rzeczy. Ciuchów? Ciuchy zostały zabrane. A, nie zrobiłem nic złego. Co tu zostawił? Nie mam pojęcia, nic zrobiłem złego. Kasę z napadu? Nie wiem, o czym mówisz w ogóle. Stary, niedawno obudziłem się, wstałem. George do mnie zadzwonił, mówi, że ma problemy. Kiedy ci wydzwonił? O, ciekawe, jak do ciebie zadzwonił, no. Ze szpitala do mnie dzwonili. Mówili, że gość jest przewieziony i to prawdopodobnie mój kolega George. Został postrzelony, nic więcej nie wiem, naprawdę, no panowie. Możecie mnie przeszukać, nic przy sobie nie mam. Na pewno nic przy sobie nie masz niebezpiecznego, nielegalnego? No naprawdę nic nie mam. Może mam mój kozik do obierania ziemniaków, ale nic więcej. Dobra, weź kadę, zobacz co masz. Przyrzekam, chciałem tylko przyjść zobaczyć co z moim przyjacielem. Dobra, w porządku. Znajdź go szybko przeszukany, jeśli nie masz nic w sobie nielegalnego. Kurwa, niepotrzebnie mówiłem, że dzwonił do mnie. Znaczy, co z tobą mogło szkodzić moje życie lub zdrowie? No jak mówię, mogę mieć swój scyzoryk, kozik do obierania kartofli, ale to nic złego. Gdzie go masz, żebyś nie zranił funkcjonariusz? W prawej kieszeni jest złożony. Gdzie, w prawej kieszeni, spodni? Tak, obok telefonu. Jak to się nazywa? Kozik? Kozik, tak. Czemu kozik? Do zbierania koźlaków? Nie, kozik, no po prostu kozik, kurwa, nie wiem co to są koźlaki. Po prostu używam go do obierania kartofli, uwielbiam frytki. W porządku. Pierwszy raz jego nazwę słyszę. Jest taki jak kozik. Mam sobie ten nóż w prawej kieszeni, telefon, jakąś zapalniczkę. No dobra. Puszczamy go? Co ja tam mam jeszcze? Tak. Nic nie mam. Lornetka, kajdanki. Rozkułam pana. Tylko zamiataj mi z tego... Jasne, już spadam. Jak mówię, nie chciałem nic złego. Chciałem tylko zobaczyć tu przyjaciela. Dostanie zarzut, kojnie. Michał, kurde, tam coś się pogubiłem się w ogóle, mówiłem, że dzwonił do mnie George, to jakbym się rozjebał na niego trochę, chujowo, to zabrzmiało z moich ust. Kurde, szkoda, no nic, no tu nie da rady nic zrobić, no nie da rady nic zrobić. Cholipcia, co tu teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Jak ja odzyskam kasę? Jak ja odbiję George'a? Jak odbiję Jaydona? Mam wrażenie, że to ja zawiniłem przede wszystkim, że to ja, że nie zablokowałem tego radiowozu i ten radiowóz ich dopadł. To jest moja wina, kurwa. No i się podziało, pizdu.
My teraz bym szluga zapalił, nie? Teraz by człowiek szluga zapalił. Czekam na taksi, nie wiem co robić teraz. Siemano. Siema, co tam? Ty, wariacie, co tu tyle psa? Stary, no co ci mam powiedzieć? Przypał jest. Zawinęli ziomka. Dobra, mam taksę, dzięki. Dobry! Dobry. Gdzie jedziemy? Proszę pana, no gdzie jedziemy, panuczku? Jedziemy, już panu zaznaczę na GPS. Pan, podaj pan telefon. Kurwa, ile psiarni. Aha, ale psiarni dużo na mieście. Duży ruch dzisiaj? Oj, coś tam się przewijają. A to pan, panowie tak we dwójkę jeżdżą? Tak. Ale bezpieczniej to jest. A no pewnie, że tak. Miasto przestępczości, kryminału, jasne. Jest tragedia. Sam się nie ruszam, bo nie wiadomo kiedy łeb złapie za kasetkę, wyrwie pieniądze i chuj, po całym dniu roboty. Ale no oczywiście. Tak, to ja wiem. Ja też robiłem taksówce kiedyś. Wyjebali mnie za chlańsko, szefu mnie wyjebał. Ale miałem takie sytuacje, uciekali na zrywę tu. Ale nie bój się, ja nie byłem taki wolny. Jak mi kiedyś gówniarz 18-latek uciekał, dopadłem go kurwa po 300 metrach. No ja sprałem, pieniądze wziąłem. Już więcej razy niż chyba plotka poszła na miasto, że za mną się nie gra. To byłem niezły az za taksówce. Ja to zacząłem z obstawą jeździć, bo ja już kurwa, no nie dam rady ganiać, bo mi, że tak powiem, łękotka wypada z kolana i dwa ruchy i chuj, nie wstanę, tak. Jasne, kumam. O, tu widzę, żonciek jest palony. A jak, dobrego bacika. Dobrego bata trzeba przykurwić na taksówce. Ja akurat stopkę robię. Nowego roku powiedziałem sobie, basta. Tu na lewo będzie, tu na lewo. O, będzie. Ileś płacę? Rudy Lis, zaproponuj Rusin swoją lojalność, jak odbija twoich przyjaciół. Bo teraz to dopiero fajle RP na siłę. 5 zł. Ile? 250. A cenią się panowie, dobra, proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. Dzięki, mego ziomka. Nie, Rudy Lisie, no tak to nie działa, że wiesz, że zawijam ci ziomka, ty dzwonisz po wszystkich i prosisz, żeby odbili opancerzony konwój, nie? Kiedyś tak się robiło, no teraz, no nie mam ekipy, no nie ma nikogo. Nie ma Ediego, nie ma księdza, jest tylko Dunkin. Ale my z Dunkinem nie zrobimy nic, bo ja nie mam klameczki. Trzeba być też realistą w tym wszystkim. Nie wiem, co robić, ty. Gonić, bo co, nie uratuję ich, idę chyba gonić towar na miasto. No co tam? I co, znalazłeś coś? No chodzę, właśnie teraz chodzę po wszystkich salach, sprawdzę. Sprawdź ubrania, wszystko przeszukuj. Mhm, zaraz się zobaczymy. Zobaczenie. Ta rybę trzeba opierdolić na sushi. No nie wiem, poczekasz na chłopaków, nie wiem czy dostaną odsiadkę, ile dostaną. Halo? Wiesz co, nie ma nic, musieli kurde znaleźć. Kurde! Ale jest ten. No. Jest jeden pies leży w ogóle na łóżku, nie wiem kurwa, czy on jest kurwa jakiś śpiączce, czy coś kurwa. Nie ma nikogo w ogóle, tylko jeden leży na łóżku w jednej sali. Tak? Okej. Okay. Nie zdążę tam dojechać, ale... Nie ma co nawet kombinować, oni też wiedzą, że ja maczałem w tym palce. Te psy są przebiegłe, ja bym odpuścił chyba już. No dobra, no jak pokręć się tam, poobserwuj, jak coś dawaj znaka. Dobra. Powodzenia. Straciliśmy w sumie tylko klamkę, tak? Co tam, już po całym dniu robocie w korpo? Akurat tak się składa, że mam dla ciebie dobrego klocucha. Wiesz o czym mówię? Trzymaj, 3 giety za 1000 dolców. Robię dla siebie promocję maleńka, nie spierdol tego. A, numer masz w środku. Jak coś, masz do mnie dzwonić. Gili. Trzymaj się, no ma srakę. No tak, no, napady są ryzykowne, no to jest też właśnie, że ziomka ci zawijają, on dostaje potem karę finansową, plus jeszcze jest w więzieniu trochę czasu. No nie jest to taki łatwy chleb, nie? O wiele lepiej sprzedawać właśnie dragi, nie? Też cię mogą psy pierdolnąć. Nie wiem, trochę taki przybity jestem. Nie, ciężko udawać, że nic się nie stało, jak się stało, bo o, klienci. No bo zioma zawinęli, nie? Też tak dziwnie wygląda, nie? Że gościa zawinęli, a ty idziesz handlować dragami, ale to nie mam nic lepszego do roboty tak naprawdę. Tu mamy klientów, wygłodniałych klientów. Muszę ich obsłużyć, popatrz. Gościu wpierdala już pączka na głoda. Siemano, czym bułeczka? Aha, potrzebujesz czegoś? Tego co zwykle? Tak jest. Metamfetaminium. Lepsza moc. Oczywiście, że tak, oczywiście. Numer masz w środku, zmykaj. Really? Piękny kapelutek, kawusia. Tu widzę, że z 7 dyszek dziewczyna ma, ale trzymamy się bardzo dobrze. Ale dadidaski są to pierdolone, koszula kwiecista. Chyba z japońskiego ogrodu, co? Z ogrodu wiśni. Co, ja mam taką informację dla ciebie, że aż ci kawa wypadnie z łapy normalnie. Nikogo nie ma. 70% koks za 300 dolców, co się to kurwa mówi? A za 280 dolców 70% koks? Ha, tak, myślałem, że na tą informację nie możesz być obojętna, trzymaj. Tak, jest cały pakiet dla ciebie. Tak jest. A ty szare myśli pod kapeluszem. Masz mój numer w środku, jak coś, to dzwoń. Trzymaj się. Fajna cipka z niej. Fajna spróchniała cipka. That's how popping. Nie ma klientów. I patrzcie, ile zarobione. 2500 w chwilę. Łokieto, widzowie, tak się żyje. To jest życie. Witam serdecznie, proszę państwa. O, tu pod urzędem widzę. Trzeba coś przykurwić. Fajna koszula, mordziu. Biała. O, nie chcesz? To nie, jasne. I on się rozpierdala na mnie. Pisze, po giełodzie nic od ciebie nie wezmę. A może pani żulica coś weźmie? Tylko się wyprostuje. Proste. Tu żulicę opierdalamy dragi. Jest fajnie, złotych. Nie? Patrz, jaka żulica bogata. O, dziękuję ci, będę miał
tu spać! Proszę bardzo, wariatko, nie ma problemu. Zajebista bluza. Niestety tak nie można, a czyli no można oddać kasy zakładnikom, ale są sprawdzani. Pozdrowisz Wąbrzeźno i ekipę od psiarzy. 5 zł. No Wąbrzeźno, to proste, że pozdrawiam z piątką. Prosta sprawa. Wiesz, można dać kasę zakładnikowi, ale psy i tak go sprawdzają, to raz. Ten dzień się tutaj zaczął i ten dzień się prawdopodobnie już dzisiaj skończy. Pearls, Seafood Restaurant. Woda jaśminowa z ryżem, kurwa. Ultrafiltrowana i oczywiście ryba. A to drogie jest danie rybne, to nie są tanie rzeczy. Ale widzicie, Loganito je, kurwa, Loganito stać go. Dobry, cześć. Wow, dzień dobry, co się stało? Wow, cały jesteś ubrudzony keczupem. Nie, na stacji byłem, na stacji. Tak, rozumiem, jasne. Dobry. Dobra. Jego dziąka, sąsiedzie. Kurwa, gościu wysmarowany dżemem mi się pcha do chaty. Co on wpierdala? Siemano, mam zajebiste promocje dla bezdomniaków. Może chcecie coś przypierdolić w noch, ale co? Albo zajarać. A co, jak wystawić auto z przytrzymanymi szybami i posadzić z tyłu gościa? Ola tak, żeby go psy Boga! Nie widziały. Nie, no to ciżenie kosę, gościu. Wypierdalaj stąd, już! Złapać policji, ale tak, żeby dalej nie wiedzieli, że gość z tyłu siedzi i po akcji uciekł. 5 zł. Fajna akcja. Robiliśmy tą akcję na wyspie RP z Felipe Montezem. Jak ktoś pamięta. W ogóle ktoś pamięta tą akcję? I zaznaczam, że oczywiście ją spierdoliłem. Była taka akcja, że mieliśmy furę z ciemnymi szybami. Chłopaki uciekali, a ja siedziałem cały napad na tylnym siedzeniu. Wiesz, nawet w samochodzie, który był pusty. Oni wsiedli, przekazali mi gotówkę. Pojechali, wiesz, pojechaliśmy na most, oni uciekają. I ja siedziałem w tym wozie i na chwilę wychylam się. Chcę wsiąść na motor i akurat Siema pies mi wyjebał z paralizatora. Jak Loganowi idzie wyrywanie Angie za moczy ogóra, czy dalej będzie rudą kurwą prawiczkiem? No znasz odpowiedź na to pytanie. Znasz odpowiedź. Inaczej ci powiem. Wyobraź sobie, że Logan ma w kurwę kasy i dziewczynę. Kto by to kurwa oglądał? Kto by to oglądał? Powiedz mi. Szczerze? Mi byś nie chciał w takie coś grać. Gdzie jestem gościem, który ma pieniądze i ma zajebistą laskę. Czy to byłoby kurwa nudna gra? Kto by chciał takie coś kurwa oglądać i grać? Siemano! No co tam? Ty słuchaj, mam do ciebie ten szmal za metę i potrzebowałbym, jak to można powiedzieć, uzupełnienia... Może powiedzieć... Stanu! Kuchenka. Tak, zupełnie jest tylko troszkę większą ilością, bo szybko mi schodzi. No, no dobra, ale na razie jestem na sadzie. No to... Będę... Jak będziesz wolny, to mi zadzwoń po prostu, jestem na mieście. Dobra. See ya. No. Elo. Nie, no właśnie najlepsze jest takie granie nieudacznika. Nawet nie trzeba dużo grać, nie? Nie, no może Logan coś tam zrobi, nie? Z tą dupcią. Przychód, nie? O kurwa, no, zajebam. Siema Logan, ja ci zatankuję, żebyś się nie ubrudził. Siemano, o dziękuję, a co ty robisz na stacji? No. To mi wiesz co, zatankuj mi tak za... Siema babciu, nie przejmuj się, że masz taka kolbektora. 120. Dla ci w zalozeniu pasku od kubicy. Ja jestem useless, ja jestem w twoim wieku. Pozdrawiam cię, byku i jeba culane kurwy. 5 zł. Dziękuję! Dziękuję ci serdecznie za piątkę, wódz ten gapała. Ty! Witam panie kierowniku. Ej, co jest? Co on robi? Czemu nie tankuje? Nie mam pojęcia. Tankuje! A, okej, z tej strony, dobra. Ale karnistrem? Nie! Benzyną musisz, co? Kurwa Madziak, ja nie lubię czegoś takiego, ja pierdolę, co od kurwia? O, teraz ładnie. Myślę, że mi furę chce pierdolnąć. Panie kierowniku, zdrówko. Zdrówko, a co wy? Jakiś oddział tankowania samochodów? Nie, tu kolega, rozumiem, pan kierownikiem jest na stacji, a ja pilnuję, żeby było wszystko okej. Okay. No, a nie no, w sumie to wszystko okej, okay, ładnie, wszystko hula, elegancko. Kierowniku, nie ma pan poratować jakimiś drobnymi? A ile tam chcesz? O, co łaska. Trzymaj stówę. O kurwa, dziękuję bardzo. Ale idziemy po szlugi. Pewnie. To jest taki bezdomny, który pilnuje mi tu porządku, nie? Wiem, fajnie, że też w ogóle dajesz szansę bezdomnym, żeby pracowali. No, jeszcze jak się postara trochę, to mu kupię coś fajnego. Pewnie, dawać. W ogóle to, że dałeś mu szansę pracować godnie, to już jest w ogóle wielki prezent. Już zatankowane? Tak, zatankowane, $120. No to elegancko, bardzo ci dziękuję i do zobaczyska. Miłej pracy, wariacie, essa. Dzięki, siemanko, powodzenia. Siema. Uj, witam serdecznie, panienkę. Co taka smutna, co tak wolno chodzisz? Dziewczyno, jak ci zarzucę kurwa zaraz kosiora, to będziesz biegać. Tak jest, o tym mówię. Okej, nie to nie. Pierucha ci zjechała chyba. Uważaj, bo do kolan zaraz jedzie, się wykurwisz. Stój, bo idę. Już, kurwa. A co ty się tak patrzysz, chłopie? Co ty? Siema, Stefan, co tam? Nie zawracaj mi dupy. Spokojnie, dostał tylko w ucho, No dawaj, dziadziu, no co potrafisz? Hoppa, wolny jesteś, bomba. No, pokaż coś jeszcze, dawaj. No, akurat chodzę na siłkę od 2 dni. Nie masz żadnych szans. No, iść. Bum, i buta jeszcze stajesz. Opa! I double knife, i listen, kurwa, leci. A bo chcecie do Angie zadzwonić? Zadzwonimy do Angie? To zadzwonimy do Angie.
Halo? Siemanko, jak tam w robocie? A, chyba się skończyłam. O, już skończyłaś. I co masz w ramach, w planach do roboty? Szczerze mówiąc, muszę zrobić jakieś zakupy, załatwić sprawę w banku i pewnie podjadę na firmę zobaczyć, czy coś tam nie jest do zrobienia. A, słuchaj, to jak będziesz się wybierać na firmę, to może dać mi znak, a to się tam spotkamy. Też się akurat wybieram do pracy. No okej, dobra, no to ci napiszę. Świetnie, no to mnie godziłka w kontakcie, czekam, hejka. Hej. No dawaj, no. O! 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 Dobra, już! O! Kurwa! Pomocy! Zaatakował mnie! Siemano, co jest? No, jestem na głównym wariacie. A możesz podjechać pod User News? O kurwa, no nie wiem. No proszę cię, bo tu w robocie jestem, ale nie jestem w stanie, kurwa, jakiś Chińczyk mnie zaatakował. Jeszcze psy podjechały. Dobra, ja podjadę na główny parking, okej? Podjadę na główny parking, no i... Ała, mi się jeszcze w głowie kręci, jebany! Pierdolę ten biznes, idę do domu. Jeszcze psy tam stoją, patrzcie. Kurwy jebane. Na chuj on się patrzy. Nie zawiną mnie, bo mnie nie widzą. Nauczy się... ja was nauczę RP, patrzcie. Czy jak tu... Przecież plus jeden kotrzesy na wyspę ci ulewa. Zaczęło się pan. Halo, czy pan? Dobrze, dobrze. Proszę się zatrzymać. Departament policji. Spierdalamy stąd. O kurwa. Pojebana robota. Pierdolę, odchodzę stąd. Odchodzę. Ała, zawinęli mi ziomka i zaraz chcą mnie zawinąć. Ała. Spierdalam stąd. Jedę na główny do Makłaka, biorę ten temat i wychodzę dzisiaj z tej gry. Nie, nie idioci, oni odegrali to, oni to odegrali, no. Widzieli mnie, ale dobrze odegrali, śmiesznie. Bardzo dobrze. Widzicie, to niektóre psy potrafią odgrywać, im się chce, nie? Udało mi się uciec. Udało mi się zbiec policji. Nieuchwytny LOG Cappuccino. Ej, yo, Makłak, jestem na tym. No, dawaj jej na chatę. Dobra. Siema. A, widzę, że robotniczy strój. Co tam, bratku? Kurwa, przed chwilą mnie psy obserwowały, jak dealowałem pod Wuzel News. Ale zatrzymalenie tego chłopa co trzeba, stary. Upiekło mi się jak kurwa z Kasią. Wjebałeś wariata jakiegoś. Dobrze mu tak. Cze, słuchaj, i na ile byśmy tam finansowo umówieni? O, 2,5. 2,5 koła? O. A mogę ci dać 2100 brudasów i 400 czystych? Może być, no. Mariola. Pyk. Siema kulfon, ale ci wulej najebał. W końcu trafiłeś na godnego przeciwnika. Proszę, jesteśmy. Po tym, jak dziadka Stefana. I teraz chciałbym nawet dwa razy więcej. Juk. Czyli byśmy się umówili na 5 koła za 40, nie? Bardzo dziękuję. Opierdolę to, nim słońce zajdzie, a księżyc wyjdzie. Elegancko, trzym się. Trzymaj się, lecę wariacie, bo uważaj na psiarnię, bo węszy. To jest RP, gości siedzi w chacie, podaje towar. To jest kurwa dobre RP. Jak mówię, ja wolę takie RP bardziej obyczajowe. Ja wiem, że to nie jest takie dobre do oglądania, bo ludzie lubią napad. Ludzie lubią napad i strzelaninę. Ale właśnie lubię takie RP właśnie, że jadę po temat, sprzedaję go, potem z kimś się widzę, oddać mu kasę, potem od kogoś klamkę kupuję, potem kogoś straszymy, na chwilę kogoś porywamy, wiesz, bardziej właśnie takie, no... Ja to nazywam obyczajowe RP, nie? Takie po prostu, że se żyjesz normalnie. Że podoba mu się Angie na streamie? Aha. No wiesz, no to ludzie na czacie piszą, no bo wiesz, jakoś ich porywają, emocje, wiesz. Dziękuję serdecznie, wariacie. Wiesz, czat też po to jest, żeby tam napisać, co tam ci leży na serduszku, co chcesz mi przekazać. Tylko właśnie, żeby nie spamować, nie? Wąski. Papciu, daj w prezencie Angie to drugie auto, co masz. Link będzie klejony jak nic. 5 zł. Lulaka, kupaka. Dzięki, Tomek. No, masz rację, gościu, ale co, dam Angie samochód, nie? Damy samochód, a za 4 dni będę szedł parkingiem głównym, a Angie będzie komuś petardę opierdalać w tym samochodzie. I jak ja się poczuję? Ja to jeszcze spoko, ale jak się Logan poczuje, ba. A jak wy się poczujecie? Jak wy się poczujecie, że doradziliście mi oddać samochód dupie, która tam zaraz coś tam będzie z kimś innym działać, no? To nie może być tak szybko robione, widzowie. To stopniowo RP. Czyli poznajesz dziewczynę w pracy, mijają tygodnie, mijają miesiące, wiesz. O co chodzi? O, i tu napisał na czacie gościu, że nie robi się prezentów od razu dziewczynie. Jaki ja mam przykład wam dawać, widzowie? Młodym chłopakom, jaki mam dawać przykład? Że poznaję byle jaką dziewczynę i daję jej prezenty? No widzowie, ja jestem odpowiedzialny. To jest też, ten stream ma wartość też edukacyjną, tak? Ja mam za przykrywką tych wulgaryzmów i tej brutalności, którą prezentujemy, narkotyków,
ma być oczywiście przekaz. Przekaz. Edukacyjny stream. Dlatego pierwsza lekcja, no nie możesz rzucać prezentami na lewo i prawo. Trzeba osobę poznać, uzewnętrznić się, tak? A nie hop hop. Aj, dzieciaki, dzieciaki. Jeszcze sporo streamów przed nami. Psy. Kinol. Babciu, potrzebuję rady. Wczoraj wyznałam mi to, że pierwsza dziewczyna, która tak mocno zawróciła mi, nie dała mi jasnej odpowiedzi, tylko powiedziała, że potrzebuje czasu na decyzję. Ciągle o tym myślę, jakaś rada by się przydała, PZDR. Jaka rada, byku? RP napierdalaj, będzie fajnie. No szkoda Motorola, żeby zajebali. O nie! O kurwa! Nie no, widać mnie. No niech odegrają, że mnie tu nie ma, proszę no. O nie. O kurwa, przepraszam, nie chciałem. Ajajajajajaj. Nie mogę zakręcić kurka już. Aj, przepraszam panowie, kurde, trochę popiłem piwska i ciśnie mnie. Ajajaj. Panie kapucyna. Łonie kurwa, przepraszam. Aj, głupota. A jak pan ręce teraz umyje? Aj, no nic już. No nie śmierdzę aż tak bardzo, przepraszam, no po prostu piwkowałem sobie tutaj, jak George'a zamknęli i nie mogę sobie z tym poradzić. Piwkuję sobie i nie chciałem, mam nadzieję, że nikomu ten... Rozumiem. Nie przeszkadzam. A pan ma jakąś torbę? Tego, w której alkohol nosi, czy tego w ręce? No tego w ręce, no tutaj opartą śmietnika mam, no tutaj, ale już puste butelki. Ze szklanki po prostu piłem, tu znalazłem w śmieciach, no nie chciałem przeszkadzać też, no... Kurwa, głupota wyszła. Mogą panowie nikomu nie mówić, że szczam po murkach? Dobra, nie powiemy, ale musisz zrobić coś z zamian, Cappuccino. No ale co? Odpowiedz na pytanie. Jakie pytanie? Gdzie jesteś podejrzanego? Tutaj? Nie tam. A podejrzanego? No nic, no nie widziałem nic specjalnego, nie rozglądałem się. Okej. Dobra. Wyrzucasz szklankę do śmietnika. Tak samo alkohol. Jesteś wolny. No tak, no alkohol nawet nie wyrzucę, bo już go nie mam, ale mogę sobie chociaż chlipnąć ostatni łyk. Poszło. A alkoholu już nie mam, wszystko wypiłem. Tanie sikacze, pilsnera wpiłem sobie. Przepraszam, no. Pobiegnij teraz, w siną dal. Jasne panowie, ja już tu spadam i nie widzieliśmy się. Do zobaczyska. Tylko szybko. Dali mi odegrać. Nie mogę ukraść fury psiaków, bo była zamknięta. Czas się położyć przy śmietniku. Aha, bo się umówiłem z Angie. Ale właśnie to jest kolejna lekcja, widzowie, dla was. Ustawiamy się z laską, tak? Ale potem znikamy. I ona myśli sobie, gdzie on jest, co on robi, z kim i co on robi, tak? Ona sobie zacznie sama zadawać pytania, widzowie. I zobaczycie jutro, że Angie normalnie będzie Angie. Będzie gruby Angie jutro, widzowie. Salut! Salut dla widzów, jest walony, pacha wygolona, bęk, kop w murek i tyle. Jutro się widzimy, Angie. Uuu, to szkoda. Nici, widzicie? Z pracy. Słuchaj, może jutro spotkamy się w ogrodzie i pozbieramy razem jabłuszka. I teraz, i o tym dowiecie się dopiero, widzowie, jutro.